Siemano, witam wszystkich tutaj lato. witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle Dzisiaj mam dla Was kolejną porcję bardzo, bardzo dobrych informacji z okazji 250 milionów ściągnięć gry z okazji celebracji, która nadchodzi pod koniec sierpnia, na przełomie września daty stuprocentowo jeszcze nie są potwierdzone, ale mniej więcej tak to będzie wyglądać eee, Więc tak, wiemy o nowych kartach, które będą, eee, ale o tym za chwilę, najpierw macie tutaj screen który nawiązuje do ostatniego odcinka, jaki nagrałem, e, o tych 250 milionach o tej celebracji, czyli e, Freeza oraz Goku, którego dostaną, e, którego dostaniemy, jeżeli wygramy ten event, czyli ściganie się z Japońcem, czyli Japoniec, japoński serwer kontra reszta świata, wygrany dostaje Goku, kartę Goku, przegrany dostaje Freeze. Także tutaj na obrazku macie pokazanego najprawdopodobniej tego Art Goku i Art Freezy, którego dostanie wygrany albo przegrany. Ponadto, tutaj po lewej stronie na dole macie jeszcze Piccolo, e, o którym już wspominałem też. To będzie darmowy na 99%, w sumie na 100 chyba już procent. To będzie darmowy e, Super Agility Piccolo z transformacją bodajże fuzja czy transformacja z nailem, coś takiego, jakoś tak to było opisane, o której mówiłem w poprzednim filmie. Także najprawdopodobniej tak będzie wyglądać ta karta i jest też więcej informacji o tym Piccolo oraz o innych nowych kartach. Także już Wam pokazuję informacje prosto z Reddita. A więc tak, jeżeli chodzi o samego Piccolo, to tak, podobno w plikach znaleziono, że Piccolo ma dostać Eza, czyli będzie najprawdopodobniej kolejną darmową kartą z Extreme Z Awaken, jeżeli chodzi o jego tam pasywkę i tak dalej. Bez transformacji, ataki defensywa plus 50% do góry, plus 1 key i 10% ataku za każdą kul kuleczkę Rainbow. Także nic jakiegoś niezwykłego, no ale tak jak mówię, najprawdopodobniej będzie kartą Free to Play. Po transformacji. Odnawia 20% życia z każdą turą, czyli najprawdopodobniej pojawia się na, podczas walki i automatycznie odnawia 20% życia. Zmienia orby agility w rainbow, czyli zamienia kuleczki niebieskie w tęczowe, atak i defensywa plus 60%, ki plus 2 oraz atak plus 12% do góry i hp plus 15 tysięcy za każdą kuleczkę tęczową, kuleczkę rainbow także no jest bardzo dobrym healerem. To po transformacji, to trzeba przyznać, bardzo fajny healer do super battle road zapewne się przyda. I jeżeli chodzi o jego super atak, to jest tutaj opisane, że będzie to supreme damage, który bije wszystkich. Także kolejna postać najprawdopodobniej, tak jak mówię, darmówka z Extreme The awaken, która bije wszystkich. Supreme damage hits all enemies. Także to jest mega ciekawe. Kolejna taka mniejsza ciekawostka. To podobno dostaniemy Great Cyamena LR. Tutaj chyba to nie jest do końca napisane. Ale jest wspomniane, że będzie to postać supportowa LR-ka. Są jakieś statystyki, statystyki podane. Typ super fizyczny. Tutaj macie statystyki. I najprawdopodobniej, e, najprawdopodobniej będzie to kolejna postać w formie SR. Z friend Samonów. Tak tutaj gdzieś ludzie też wypisywali na dole w komentarzach. Tutaj też coś było wspomniane że Bandai specjalnie, e, specjalnie dało, wiecie, z okazji trzeciej rocznicy ten event, żeby e, na, na Friend Samony, który dawał dodatkowe itemy i tak dalej, żeby wszyscy się wypstrykali z Friend Pointów, więc podejrzewam, że to będzie kolejna darmowa lr którą będzie można zrobić z Friend Samonów od postaci SR, ale tutaj jeszcze nie ma jakichś konkretniejszych informacji. Chyba, że coś przeoczyłem, chyba, że coś wiecie potwierdzonego, no to piszcie w komentarzach, no to to jasne. Yy, yy, yy. I tak dalej. Pasywkę mamy ki plus 4, defensywa plus 50% dla wszystkich postaci typu super yy, i defensywa minus 40% dla przeciwników extreme, czyli jak walczymy z bossami typu extreme, no to naprawdę dużego debuffa im zarzucamy. Także to jest Mega mega fajne, tak jak było wspomniane, będzie to raczej taka lrka supportowa. Nic więcej w sumie nie ma, tylko to co tutaj widzicie. Linki są jako takie podane. Leader Skill, coś tam też połowicznie, ale wiadomo, to wszystko może się zmienić. Musicie brać poprawkę, że połowa z tych informacji może się ewentualnie zmienić, ponieważ no jeszcze nie jest to wszystko 100% potwierdzone dla większości kart. I, I tutaj tych wszystkich pasywek i tak dalej nie ma obrazków konkretnych, także w ciągu powiedzmy, pewnie dwóch tygodni, do końca sierpnia się dowiemy, jak to dokładnie będzie, czy takie informacje będą stuprocentowe, czy nie. Także to jest mega ciekawe. Czyli najprawdopodobniej nowa LR-ka z Salmonów, tak jak mówiłem, informacje większe o naszym Piccolo. I teraz chyba najważniejsza sprawa. Tak jak już wcześniej wspomniałem w ostatnim filmie, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam na mój kanał. Postaram się też podlinkować ten filmik na końcu tego filmu jako adnotacja na ekranie. W ostatnim filmie mówiłem, że będzie nowa postać Elergoku i Frizy razem na jednej karcie, czyli najprawdopodobniej będzie to postać z tego okresu, czyli Dragon Ball Super. Jak Freeza walczył razem z Goku, także bardzo, bardzo możliwe, że będzie to właśnie tego typu LR-ka, tego typu okres. Mam nadzieję, bo to by było świetne. Bardzo dużo osób po tej scenie czekało na tego typu kartę. Także mam nadzieję, że to się spełni. I najprawdopodobniej taką kartę LR dostaniemy, ale o niej jeszcze nie ma żadnych informacji. Czyli LR-Goku i Freeza najprawdopodobniej będzie, ale jeszcze nic o niej nie wiemy. Ale za to wiemy coś o bardzo, bardzo. Silnych, bardzo e, fajnych kartach, czyli mamy nowe informacje na temat nowego Goku i nowego Freezy. E, będzie to najprawdopod najprawdopodobniej Dual Dokan Festival, czyli pewnie będą dwa oddzielne banery naraz i samonujemy albo na Frizie, albo na Goku. Tak jak to było już kilka razy w historii Dokana. Także najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało. Dużo osób obstawia, że e, Dual Dokan Festival z Goku i z Freezą. Będzie powiedzmy w pierwszej części tej celebracji, a na przykład jakiś baner z LR Goku i Friesen na jednej karcie, będzie powiedzmy w drugiej części celebracji, gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, połowa września czy coś w tym stylu, powiedzmy, Strzelam. Dużo osób tak myśli, ale okej. Okay. O co chodzi z tym Goku i Friesen tak naprawdę? No już Wam mówię, mamy mega, mega, bardzo silne statystyki w tych postaciach i te postacie wydają się być. Po prostu, krótko mówiąc, chore. Na tą chwilę zobaczymy, czy tak będzie, czy to w 100% zostanie, czy nie. E, także musicie brać poprawkę, że może, dużo, może się coś jeszcze po prostu zmienić. A więc, tak, zaczynając od Goku e, i w sumie Freezy, te postacie to będzie nowy system transformacji. E, na każdą turę przypada jedna transformacja, czyli e, Goku rozpoczyna z formą SSJ i do tego ma jeszcze cztery transformacje. Pojawia się kolejny raz dostaje SSJ-2. Kolejny SSJ-3, potem GAT, czyli czerwone włosy i SSJ-blue, także Goku najprawdopodobniej będzie miał tyle przemian i będzie to raczej działać w ten sposób, że pojawia się wiecie, co, co pojawienie dostaje nową formę, także tak to wygląda. Jest tutaj opisane, że będzie w kategorii SSJ-3, Pure Saiyan i Divine. Nie wiem, czy jest taka kategoria, czy to jest po prostu, wiecie, takie Luźne tłumaczenie z translatora czy coś w tym stylu. Kiedy wpisałem w Google e, kategoria Divine, to wyskoczyła mi kategoria Realm of Gods, e, więc tutaj nie wiem, czy to jest kategoria, która, wiecie, nadejdzie, czy po prostu mówię takie luźne tłumaczenie. Jest to kategoria Realm of Gods. Skłaniam się, skłaniam się jednak do tej kategorii Realm of Gods, no bo jednak mamy tą przemianę bogów u Goku i to by było bardzo prawdopodobne. Jeszcze e, ciekawa sprawa. E, Inna informacja, parę godzin po tej wyciekła, że i Goku, i Freeza dodatkowo mają być w kategorii Full Power. Także jeżeli tutaj czegoś nie ma wypisanego, to podobno obie te karty mają być w kategorii Full Power. Także bardzo możliwe, że tutaj jeszcze ta czwarta kategoria może dojść, dojść co by było mega, mega fajne. I tak, Leader Skill, tutaj zaczynałem się już kosmiczne rzeczy dziać dla Goku, plus trzyki w miarę standardowo, ale plus 120% dla wszystkich pozostałych e, kart typu Super, bez restrykcji, czyli z automatu Goku i, i Frieza stają się najpro, najprawdopodobniej e, lepsi od e, Rosa, STR i bodajże, kto tam był, Vegito Blue, tak? Jeżeli się nie mylę. W każdym razie wiecie o, wiecie o jakie karty mi chodzi, o tych liderów, gdzie musicie mieć e, cały team... Yy, każdą postać innego koloru, wtedy działa ich pasywka. Wtedy działa ich leader skill, sorry. Tak jak na przykład u Rosa dla typów Extreme Rose Str, a tutaj nie. Plus 3 120% dla wszystkich typów Super od razu, bez restrykcji, bez jakichś tutaj zobowiązań, bez jakichś yy, tutaj specjalnych yy, rzeczy i tak Pasywka Goku w formie Super Saiyan Blue na razie jest podana, nie ma podanej, yy, najprawdopodobniej. Podobnie i zwykłe, jeszcze nigdzie pasywki, jak to będzie wyglądało od początku, ale jest pasywka końcowa w formie Super Saiyan Blue, czyli ostatniej transformacji po tych paru turach, i to jest naprawdę ciekawie. Atak plus 120%, Ki plus 12, i tutaj wszyscy są w szoku. O co z tym chodzi? Dlaczego jest Ki plus 12 na tych pasywkach? Nikt nie wie o co chodzi, czy to się zmieni, czy dlaczego tak jest, ale jest na razie tak napisane w plikach, tak zostało wykopane, że Ki plus 12 100% kryta w tej formie. Yy, czyli wow 100% kryta, już możecie sobie wybrać jak mocno będą bić te karty i minus 20% yy, przyjmowania obrażeń, czyli taki, taka defensywa po prostu na siebie, 25% obrażeń mniej dostaje yy, ma 100% nakryta, plus 12 ki i 120% do ataku w tej formie ostatecznej przemianie Super Saiyan Blue tak jak mówiłem, każda forma zamienia się yy, w po prostu w kolejnej rundzie, najprawdopodobniej co pokazanie się karty na mapie, dostaje kolejną formę, zaczynając od SSJ1 jako forma pierwsza. I to są karty normalnie Tour, czyli 120 poziom Transcendent Ultra Rare, nie żadne lr czyli po prostu zwykłe karty 120%. Także tak to wygląda. Tak jak mówię, pasywki na pierwszy poziom jeszcze nigdzie nie widziałem, także przekazuję Wam to, co jest. I teraz zajmiemy się Freezem. Freeza ma transformację, zaczyna z pierwszą formą, później dostaje drugą, trzecią, Final Form i Golden Freeza. Niestety i Full Power Freeza i Mecha, Mecha, Mecha Freeza zostali ominięci także. Zaczynamy z pierwszą formą, druga, trzecia, Final Form i Golden Freeza. Co jest też naprawdę fajne. Kategorie do jakich ma należeć karta to resurrected Warriors, Full Power i Movie Bosses. Także tutaj mamy trzy kategorie, bo z automatu mamy Full power, tak jak już wcześniej wam wspomniałem, że Goku też raczej będzie w kategorii full power, czyli Goku raczej 4 kategorie, Freeza 3. E, leader skill podobny tylko dla typów extreme, czyli plus 3 keys, 120% dla typów extreme e, bez żadnych tutaj ograniczeń. I tak, ostateczna forma, ostateczna przemiana, ostateczna transformacja, czyli Golden Freeza e, dostaje plus 120% do ataku, znowu key plus 12. 100% krytykala i 15% regeneracji na początku tury, tak tutaj jest napisane, czyli Goku u siebie miał minus 25% damage'u dostaje, a tutaj Freeza ma leczyć niby 15% na początku tury, czyli będzie jeszcze 15% regeneracji, tak, czyli podejrzewam, że chodzi tutaj o leczenie, chyba, że jakaś, jakaś, jakaś nowa opcja dochodzi, ale najprawdopodobniej o to chodzi, tak mi się zdaje, że 15% regeneracji, tu chodzi o leczenie życia tak mam nadzieję i jest tutaj wspomniane, że oboje Friza i Goku mają 0 szansy na kryta przed finałową transformacją, czyli to jest po prostu wspomniane że ten 100% kryt będzie na ostatniej formie, a wcześniej będzie 0% krytykala czyli po prostu nie ma żadnego boosta najprawdopodobniej do krytyków czyli tylko to, co tam ulepszycie sobie w Hidden Potential będzie działać przed ostateczną formą. Także m, tak to wygląda, jeżeli chodzi o nowe postacie. Jeszcze mega ciekawa e, sprawa. Ludzie na Dokanie, ogólnie na Twitterze, wynaleźli, że bardzo tutaj jakiś e, bardzo, no gościu bardzo powiązany z Dokanem i z tymi też wyciekami i tak dalej, e, zmienił swoje e, tło na Twitterze na takie. Nie wiadomo, czy to przypadek. Mamy wszystkie formy Goku, o które były powiedziane. SSJ1, 2, 3, GAT i Blue. E, obrazki też nigdzie wcześniej takich nie widziałem. Arty są bardzo przypominające e, arty postaci w Dukanie Elerek, ale tak jak mówię, to będą karty te z przemianami TUR, czyli nie LR-ki, tylko 120, pro, 120 poziom e, karty TUR, Więc jeżeli powiedzmy to byłby art e, tej, tych transformacji Goku, to jest kosmos. Bo Mamy jedno z lepszych obrazków, styl rysowania tak jak dla kart LR, a nie będą to LRki. Także to jest mega ciekawe, czy tak specjalnie to zrobił nikomu nic nie mówiąc, czy to jest po prostu przypadek i dla jaj, to są screeny z internetu. No nie wiadomo, ale taka taka ciekawostka, tak wam Tutaj chciałem jeszcze wspomnieć. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dużo ciekawych informacji. Jeżeli chcecie więcej tego typu newsów i tak dalej, to oczywiście piszcie w komentarzach, zostawcie lajka i subskrybujcie kanał to jest mega ważne. Oraz wbijajcie na wszystkie social media, które macie u góry, na pasku, nade mną, bądź w opisie pod filmem. Eee, także piszcie w komentarzach, co myślicie też o tych zmianach. Czy Wam się to podoba, czy nie. I ewentualnie na kogo byście stawiali, na Goku czy na Freeze, kogo byście bardziej chcieli samonować. Także tak jak mówię, like, wszystkie pozostałe czynności, i widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.